No dobra, dalej temat szczepionek. On już naprawdę jest dla mnie taki nudny. I już dajcie kurwa spokój po prostu. No. Włodzimierz Władysław Gut, tak? Zdaje się w tytule profesora mikrobiologii i wirusologii. Także posłuchamy, co on ma do powiedzenia. Panie profesorze, kiedy pana zdaniem świat poradzi sobie z pandemią koronawirusa? Jesteśmy w stanie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest wróżenie z fusów na razie? To znaczy, z punktu widzenia tak zwanego myślenia zdroworozsądkowego mógłby to zrobić. Z punktu widzenia rozgrywek, które są przy okazji prowadzone, nigdy. Co to znaczy, że przy okazji są prowadzone jakieś rozgrywki? W momencie, kiedy zaczynają się działania przechwytywania szczepionki, monopolizacji, prób monopolizacji przez poszczególne kraje, rozproszenia właściwie wszystkich działań, jak tylko się da, no i konieczności utrzymania pewnej liczby zachorowań, chociażby po to, żeby swoje szczepionki rozpropagować, nie wierzę, że świat sobie poradzi. Ale... Ja również nie wierzę i zostaniemy z tym, nie jestem profesorem, ale również uważam, że nie poradzimy już sobie z tym tematem, przynajmniej w normalny sposób. Nie jest to wynik straszliwego wirusa czy wszystkiego, tylko przyjętej z egoistycznych interesów poszczególnych. Czyli mam rozumieć, że kwestia istnienia w dalszym ciągu epidemii koronawirusa jest w interesie firm farmaceutycznych. Dobrze interpretuję to, co pan mówi? Między innymi, ale nie tylko. To jeszcze w czyim interesie? No co, w interesie polityków, pewnych panów, którzy mają za dużo pieniędzy, i diabli wiedzą tak naprawdę. Dlatego ja mam tutaj Stary Testament, sobie czytam. Koronawirus daje bardzo szerokie możliwości. Od możliwości protestu do możliwości zamykania i zacieśniania. Zależy, kto w czyje ręce wpadnie pomysł. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, państwa gościem, gościem super raport. Ja również dziękuję panu profesorowi Wilugolowi, znaczy od wirusologii, za trochę prawdy, tak? Dziękuję. Do widzenia, miłego dnia.